Dzień dobry, Nina z Yoga Yang się kłania. Jak się dzisiaj macie? Gotowi na kolejną praktykę i po kolejną dawkę energii? Oczywiście, że tak. Dzisiaj skręty. Wiem, że bardzo lubicie ten rodzaj praktyki, dlatego ją właśnie dla Was nagrywam. A dlaczego tak bardzo lubicie właśnie ten rodzaj praktyki? Bo właśnie wtedy czujemy, jak przynosimy ulgę naszym plecom, ramionom i szyi. Ogólnie skręty uelastyczniają, energetyzują i wzmacniają kręgosłup. Przy skrętach masujemy organy wewnętrzne, a to sprawia, że są bardziej ukrwione i dożywione. Dodatkowo stymulujemy pracę nerek, wątroby, śledziony i trzustki. Ponadto masują organy jamy brzusznej, a dodatkowo wzmacniają mięśnie brzucha, pleców, pośladków. Myślę, że nie trzeba większej motywacji, aby rozpocząć naszą praktykę. Pamiętaj oczywiście o subskrypcji, łapce w górę i komentarzu, jeżeli moja praktyka podoba Ci się. Będę Ci bardzo wdzięczna. Zatem przechodzimy do naszej praktyki. Usiądźcie w siadzie skrzyżnym, tak jak ja teraz siedzę. Rozgrzejmy zatem ekspresowo nasze ciało. Ręce góra wdech i z wydechem skręcamy się w prawą stronę. Wydłużamy odcinek szyjny, kręgosłup i skręt. Odpychamy się jeszcze lewą dłonią, tak, lewą dłonią od kolana. Wydłużamy kręgosłup i skręt z wydechem. Dobrze, ręce góra wdech i druga strona. Wydłużamy plecy, skręcamy się, odpychamy się dłonią od kolana. Dobrze, ręce góra wdech, dłonie razem na potylicę i teraz prawy łokieć do maty. Nie pochylaj się do przodu cały czas, tutaj żeby był kręgosłup w jednej płaszczyźnie. Do góry, druga strona, łokieć ciągnie tak do maty, a drugi też powoduje otwarcie klatki piersiowej, ciągnie do sufitu. Dobrze, ręce góra wdech, dłonie razem. Troszkę rozgrzejmy nadgarstki, chociaż dzisiaj nie będą aż tak bardzo intensywnie wykorzystywane, ale zawsze trzeba. Dobrze, przejdźmy do klęku podpartego. I kot krowa. Wdech, patrzymy przed siebie, wypychamy pośladki. Zaokrągli plecy kot. Krowa, wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Proste plecy i prawa dłoń na lędźwia albo grzbiet dłoni po wewnętrznej stronie. Tutaj uda i skręć się na chwilę. Przytrzymaj. Może być dłoń oparta tak wnętrze dłoni na lędźwiach, na odcinku krzyżowym albo na biodrze. Tak, to wtedy grzbiet dłoń. Dobrze, dłoń na macie i druga strona. Albo tak wnętrze dłoni na tutaj na lędźwiach, albo grzbiet przyklejony i jeszcze otwarcie klatki piersiowej. Dobrze. Zadrzyj palce stóp, przejdź do psa z głową do dołu. Dobrze. I teraz prawa dłoń chwyta lewą kostkę. Patrzymy pod pachą, co tam się dzieje na suficie. Dobrze, druga strona, odłóż prawą dłoń, lewa dłoń na kostce prawej i patrzymy, co tam się dzieje w górze. Może coś tam się dzieje, ale raczej nic. Proste nogi, jeżeli to możliwe. Dobrze, pies głową do dołu. I w tej pozycji przejdź do klęku podpartego. W klęku podpartym, prawa stopa między dłonie, unieś się do góry, przejdź do wschodzącego księżyca. Tak, kolano w linii z biodrem, zerknij, czy stopa się nie skręciła. Otwarcie w klatce piersiowej, wygięcie kręgosłupa, kciuki patrzą do tyłu. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, dłonie w geście namaste, łokieć po zewnętrznej stronie kolana, porządnie odepchnij się. Bark do tyłu, łokieć do tyłu, spójrz za siebie. Jeden. Przyciskasz przeponę, więc wydłużaj wydech. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć.
Dobrze, dłonie na macie. Wycofaj kolano do tyłu i lewa stopa między dłonie unieś się do góry. Przechodzimy do Anjaneasany. Zerknij, czy stopa się nie skręciła. Tyło pochylenie miednicy. Kciuki do tyłu. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, dłonie w geście namaste. Łokieć przed kolanem. Odepchnij się, bark do tyłu. Łokieć do tyłu, spójrz za siebie. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, dłonie na macie. Wycofaj kolano, zadrzyj palce stóp, pies głową do dołu i przejdź do siadu skrzyżnego. Wyprostuj nogi, uwolnij pośladki. Prawa noga ugnie w kolanie, odłóż na macie. Dłoń na kolanie, druga z tyłu, wydłuż plecy, skręć się, przytrzymamy. Jeszcze chwila. Dobrze. I teraz prawa dłoń przyklejona, stopa przyklejona do góry biodro, ręka po skosie. Wnętrze patrzy na matę, my patrzymy za ręką. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, wyjdź z pozycji. Wyprostuj nogę, prawo, pośladki uwolnij. Druga noga, ugnij ją na, tak, na bok. Stopa aktywna, prawa dłoń na kolanie, lewa z tyłu, wydłuż plecy i skręć się porządnie, bo dzisiaj skrętów potrzebujemy dużo. Ile zostaniemy? Dobrze, przyklej dłoń lewą, stopa przyklejona, prawa noga wyprostowana do góry biodro, ręka po skosie, wnętrze patrzy na matę, patrzymy za nią. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, wyjdź z pozycji, proste nogi. Skrzyżuj nogi, kolana na matę i przejdź do psa z głową do dołu. Pośladki do góry. Dobrze, i przejdź kolanami na matę. Ponownie. I prawa stopa. Między dłonie przejdziemy do Anjaneasany, wschodzący księżyc. Dobrze, tutaj weź wdech z wydechem. Dłonie w geście namaste i skręcamy się. Dobrze, tutaj wdech i zadrzyj palce stopy, unieś nogę wyprostowaną do góry, bark do tyłu, łokieć do tyłu. Jeden, dwa, trzy, cztery, dobrze, pięć, dobrze, dłonie na macie, kolano na maty, wycofaj prawe kolano do tyłu. Na drugą stronę, lewa stopa do przodu, najpierw przechodzimy do schodzącego księżyca. Wdech, ręce do góry i z wydechem dłonie w geście namaste, łokieć. Tak, odpycha się od kolana. Dobrze. I tutaj zadrzyj palce stopy, unieś wyprostowaną nogę do góry. Jeden, bark do tyłu, łokieć do tyłu, prosta noga z tyłu. Dwa, trzy, cztery. Pięć, dobrze. Dłonie mata, kolano na matę, wycofaj kolano drugie, zadrzyj palce stóp i zostaniemy na pięć oddechów w psie. Jeden, pośladki do góry, pięty na zewnątrz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Skrzyżuj stopy z przodu, pamiętaj, żeby zmieniać nogi, raz je od prawej, raz od lewej. Dobrze. I teraz ugnij prawą nogę w kolanie. Po zewnętrznej stronie drugiego kolana ręka prawa z tyłu. Druga góra wdech. Odepchnij się jeszcze. I teraz dłoń odłóż na pośladku. I jeszcze to wygeneruje intensywniejszy skręt. I patrz za siebie. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze, wyjdź z pozycji.
Na drugą stronę. Ugnij nogę w kolanie po zewnętrznej stronie kolana. Ręka tak, lewa z tyłu, prawa góra wdech. Łokieć odpycha kolano na zewnątrz. Tutaj weź wdech w skręcie i dłoń na biodrze. Przepraszam, na udzie. Na udzie, tak, na pośladku bardziej, tak, na pośladku. Wydłuż plecy i skręcamy się. I jeszcze odpychamy się łokciem od kolana. Jeden. Stopa z przodu aktywna. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze, wyjdź z pozycji. Skrzyżuj nogi, kolana na matę. Przejdź do psa z głową. Do dołu, pies z głową do dołu, pośladki do góry, pięte na zewnątrz. Tutaj weź wdech i z wdechem kolana na matę. Jesteśmy w klęku podpartym i ponownie prawa stopa. Między dłonie przejdź do Anjaneasany, wschodzący księżyc. Ustaw najpierw, tutaj weź wdech, z wydechem dłonie w geście namaste i jeszcze odpychamy się łokciem od kolana. Tutaj wdech, dobrze się tak skręć, potrzebne to będzie. Zadrzyj palce stopy, unieś nogę, tutaj weź wdech i możesz albo dłoń po wewnętrznej stronie przenieść stopy, albo po wewnętrznej, tak, albo po zewnętrznej i mamy w kąt skręcony, ręka do góry, jeden, noga prosta z tyłu, dwa, trzy, cztery, pięć i ręka na matę, z tej pozycji przejdziemy do Prasarity Padottanasany, pięty na zewnątrz, palce do, tak, na zewnątrz palce do środka, patrzymy przed siebie i pochylenie, czubek głowy, być może damy radę odłożyć na macie, przedramiona na macie, dobrze, i teraz prawa dłoń na macie, lewa do góry i teraz grzbiet dłoni znowu po wewnętrznej stronie uda, jeżeli dasz radę, jeżeli nie, zostaw tam, gdzie było, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, zamień dłonie, czyli lewa na macie, prawa do góry, otwiera klatkę piersiową i teraz wciśnij ją po wewnętrznej stronie uda i jeszcze generujemy otwarcie klatki piersiowej, większy skręt. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, dobrze, palce na matę, pięty, palce, pięty, palce, ok, i przejdźmy na początek maty, żeby zrobić wszystko na drugą stronę, ręce góra, wdech i pochylenie, czubek głowy do maty, wydłuż plecy, spójrz przed siebie, przejdź do deski, tutaj wdech, z wydechem, Chaturanga Dandasana, pies głową do góry, wydłuż odcinek szyjny, pies głową do dołu. Dobrze, tutaj wdech. I z wydechem kolana na matę. I teraz lewa stopa, przejdźmy do krok do przodu, przejdźmy do schodzącego z księżyca, zerknij na stopę. Dobrze, tutaj wdech. Z wydechem dłonie w geście namaste, odpychamy się łokciem od kolana. Tutaj weź wdech, zadrzyj palce stopy, unieś do góry. Dobrze, tutaj wdech i prawa dłoń, albo po zewnętrznej, albo po wewnętrznej stronie stopy. Jeden, otwarcie klatki piersiowej. Dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, i przejdziemy do Prasarita Padottanasany. Palce na zewnątrz, znaczy pięty do, na zewnątrz, palce do środka, przepraszam. I znowu. Prawa dłoń na macie, a lewy grzbiet dłoni przyklejamy, gdzie możemy, najbardziej, najgłębiej. Zostańmy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Zamieniamy dłoń. Dłoń lewa na macie, a prawa albo do góry, albo grzbiet dłoni przyklejony, albo możesz odłożyć dłoń na odcinku lędźwiowym, krzyżowym. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. Opuszki palców na macie, pięty do środka palce, pięty, palce, pięty. I przejdźmy już do siedzenia.
na macie, do siadu na macie, tak? Zrobimy jeszcze korkociąg. Ugnij nogi w kolanach, prawa stopa koło lewego pośladka, kolano na środku, lewa stopa po zewnętrznej stronie kolana, prawa ręka, nie, dobrze, źle, to znaczy lewa ręka z tyłu, nie na tą stronę, prawa ręka góra wdech i ugnij ją w łokciu i na chwilę oderwie się pośladek, wydłuż plecy, weź wdech, skręcamy się, patrzymy za siebie. Jeden, dwa, cały czas możesz generować większy skręt, trzy, cztery, pięć. Dobrze, wyjdź z pozycji. Tak, kolana ugięte, nogi ugięte w kolanach, lewa stopa koło prawego pośladka, prawa stopa po zewnętrznej stronie kolana, prawa ręka z tyłu, lewa góra wdech, odepchnij się jeszcze łokciem od kolana, wydłuż plecy, skręcamy. Palce dłoni lewej patrzą w górę, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, wyjdź z pozycji, położymy się na plecach i prawe kolano do klatki piersiowej, lewa dłoń chwyta prawe kolano, przenosi na lewą stronę, prawa ręka opada, patrzymy za nią i zostań. I już podziękuj sobie za praktykę, mimo że krótka, ale to wcale nie znaczy, że mniej znacząca dla twojego kręgosłupa, lepiej krócej, a częściej. Dobrze, wyjdź z pozycji, to znaczy kolana do klatki piersiowej, prawą nogę odłóż na macie, prawa dłoń chwyta, lewe kolano przenosi na matę, druga ręka opada, patrzymy za nią. Dobrze, i przejdź do szczęśliwego dziecka. Złap za zewnętrzne krawędzie stóp, odcinek lędźwiowy, krzyżowy przyklejony, kolana kierują się do maty. Zostań na chwilę. Już oddech zwolnił. Ciało już uspokaja się, mięśnie rozluźniają. Brawa dla ciebie. Możesz być z siebie dumna. Dobrze, i przez kołyskę lub swoim sposobem przejść do siadu skrzyżnego. Kochani, pięknie wam dziękuję za to wspólne nasmarowywanie, naoliwianie naszego kręgosłupa, czyli naszego rusztowania. Także dziękuję pięknie, życzę wspaniałego dnia i do zobaczenia na moich kolejnych praktykach. Namaste.